Cześć, witam Was na kanale Izabela Dab. Zapomniałam dograć do poniedziałkowego filmiku jednej ważnej części zakupów. A ponieważ dziś ukazał się na moich mediach społecznościowych artykuł w punkt dotyczący tego, o czym chcę powiedzieć, to postanowiłam znaczy zrobić kolejny filmik z tym zapomnianym materiałem. Oczywiście pozostajemy dzisiaj w klimacie boksów, mystery boksów i innych pudełek. To pudełko pokazywałam Wam na filmie w poniedziałek. To jest pudełko z Forami Run Polska, w którym znajdują się zestawy wstążeczek, ramki wytłoczone z masy lekkiej. Takie dodatki, nutki, jakieś folie, koronki, no elementy przeznaczone do zdobienia generalnie. Natomiast w tym oto zestawie, który nie był zapakowany w pudełko, ale umówmy się, w dalszym ciągu jest takim setem Mystery Boxa, znalazły się elementy do stworzenia własnego albumu. No i mamy tutaj sznureczek biały, którym jest przewiązane białe płótno. To jest takie płótno, ono nie jest na podbiciu papierowym, no ale jest w dalszym ciągu fajnym płótnem. Mamy cztery brązowe kwiatki z forami ranu w czterech różnych rodzajach. Ja obserwuję cały czas obraz, czy mi nie zacina. Już zmieniłam tło z białego na czarne. Mam nadzieję, że będzie lepiej, bo poniedziałkowy film okrutnie zacinał. Mamy taki sznureczek brązowy, który też oczywiście możemy wykorzystać w naszym albumie. Mamy koronkę, która tutaj z uwagi na nadmiar światła jest biała na filmie, ale ona jest taka bardziej ekri. Mamy dwa zestawy, dwa takie plastry tekturek. Tutaj mamy napisy w języku angielskim zacina. Mam nadzieję, że głosu nie będzie zacinać, chociaż tekturki w języku angielskim. A tu mamy takie różyczki, bardzo takie ażurowe. Ok. Następnie mamy łączenia do albumu. I to są łączenia na tak zwaną łódeczkę, czyli zaginamy w obie strony i wklejamy do środka. I tak robimy z każdą następną. Nic nie widać. Tak robimy z każdą następną. I powstaje nam takie łączenie na tak zwaną łódeczkę. No i oczywiście do tych płatków tutaj przyklejamy karty. To są nasze łączenia. To są papiery. Za chwilę do nich przejdę. Mamy w zestawie dwie duże okładki, 15 na 19, o ile się nie mylę, albo na 19,5. Już mierzymy. To jest 15,5 na 23. Jest okładka, więc no, album będzie w poziomie. No, chyba że ktoś z własnych zasobów, że tak powiem, zrobi sobie grzbiet w tą stronę. I ta okładka jest jeszcze taka fajna, ona jest taka miękka tutaj. Tak, chyba jest w środku fragment tektury tej takiej, ale nie, ona jest po prostu na podbiciu. Myślałam na początku, że to jest fragment tektury takiej falistej, ale nie, tutaj jest taki miękki wykładnik. Czymś to jest podklejone takim miękkim środku. No i mamy tutaj okładkę. Mamy sześć kart, które są już gotowe do wklejenia do naszego albumu na tych łączeniach. Równie dobrze można zrobić do tego łączenia Hidden Hinge, jeśli ktoś nie lubi takich łódeczek. Jak mówiłam, tych kart mamy sześć i mamy dwie takie pojedyncze białe kartki, z których można sobie zrobić, wiecie, te ramki, kieszonki, klapki dodatkowe, jeśli ktoś chce. No i mamy zestawy papierów. Mamy dwa papiery razy dwa, fiolet i beż. Może tak trochę
O tak, może to będzie lepiej widać. Fiolet taki bardzo delikatny, bardzo jasny i taki beżowy, wpadający w różowy. I to są cztery kartki 15 na 15. Z drugiej strony ciemne, szare i takie fioletowe paski. Mamy też sześć, chyba liczyłam, 6 razy 2 papierów 15 na 20. 14,5 na 19,3. No, dzisiaj mam wyśmienite, że tak powiem, oko, jeśli chodzi o rozmiary. No i te karty, oczywiście, te kartki z kolekcji, oczywiście pasują idealnie do tych kart wyciętych. Tu zostaje taka nieduża rameczka, żeby zobaczyć, żeby ładnie to wyglądało, nie? To tak jak robimy w albumach, że zostaje ta ramka. No to mamy sześć takich podwójnych zestawów z różnymi tłami. Tu jest taki róż w taką pepitkę, a tu jest taka piękna, fioletowa, delikatna łączka. Tu jest znowu taka tapeta, a z tej strony jest ciemno-szary. Tu jest jasno-szary, też z takim tłoczeniem jakby w środku na papierze. O, teraz widać. No a z tej strony jest druga, trochę inna, ale również fioletowa łączka. Tu mamy z jednej strony kropeczki różowe na takim bardzo, bardzo, bardzo jasno-fioletowym tle. No a tu mamy już piękny fiolet. No tu mamy powtórzony ten papier jasno-fioletowy z małych kartek i jeszcze raz te same paski. Tu mamy taką łączkę szarą z białymi kwiatkami, a z tej strony taką szarą tapetę. No i tu mamy taką beżową tapetę, a z drugiej strony dachy szare. I pojedyncze cztery paseczki, no na pewno na oklejenie kieszonek. No i to jest, umówmy się, Mystery Box, który kupiłam w Eco Scrapbooking Shop. Uwaga, za całe 50 zł. No uważam, że cena nie jest wygórowana, a nawet powiedziałabym, że w porównaniu do innych Mystery Boxów jest dość niska. Za co oczywiście bardzo Scrapbooking Shop dziękujemy i prosimy o więcej. Należy teraz, że tak powiem, no większą uwagę przykładać do tego, co się znajduje na danych stanowiskach, bo jak widać u producenta, który mnie do tej pory kojarzył się głównie z klejem, można kupić fajne rzeczy i są to nie tylko bazy, ale no takie właśnie całe zestawy do wykonania własnego albumu. Jeszcze nie wiem, czy użyję akurat tych papierów, które tutaj są dołączone, czy jakiejś innej kolekcji, ale na pewno to wykorzystam. Mnie się bardzo ten styl vintage tutaj podoba, więc na pewno coś tutaj wykombinuję. A nawet może powiedziałabym, że właśnie na tych papierach, które są tutaj dołożone, to jest taki trochę papierowy styl Scrap Queen. Ona też ma właśnie takie dużo fioletu, dużo takich łączek, dużo pasków. Super połączone papiery zawsze u niej, więc można jakiś taki nieklasycznie kolekcjowy styl połączyć i zrobić też fajną pracę. Oczywiście, jeżeli ktoś wie, z jakiej kolekcji są te papiery, to bardzo, bardzo będę wdzięczna, jak mi podpowiecie. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo i do zobaczenia w piątek. Pa!